Zwolniona dyscyplinarnie pracownica zarządu Druki Zieleni złożyła w suwalskim sądzie wniosek o przywrócenie jej do pracy. Wyrok w sprawie już zapadł. Korzystny dla byłej pracownicy wyrok jak na razie nie jest prawomocny. 26-letnia mieszkanka Suwałk Anna Erdo niedawna była urzędniczką w Wydziale Głównym Księgowym Zarządu Druki Zieleni. Do księgowości przeszła ze stanowiska do spraw organizacyjnych. Zwolniona została w trybie dyscyplinarnym, gdyż jak sama twierdzi odmówiła pracy przy łopacie do do której chciał ją oddelegować dyrektor placówki. Kobieta od lipca ubiegłego roku do stycznia bieżącego przebywała na zwolnieniu lekarskim. Jak podają lokalne media, miała problemy z depresją. Po zakończeniu leczenia przełożony zaproponował urzędnicę przejście do działu zieleni miejskiej, gdzie miałaby pracować fizycznie, między innymi przy odśnieżaniu śniegu. Kobieta ofertę odrzuciła, a decyzję o zwolnieniu uznała za nieuzasadnioną. Sąd przychylił się do wniosku o przywrócenie jej na stanowisko w księgowym. Zasądził też na rzecz kobiety kwotę ponad 7 tysięcy złotych tytułem zaległego wynagrodzenia. Dyrektor zarządu druki zieleni nie zgodził się na komentarz w sprawie wyroku, jaki zapadł w sądzie pracy. Jak poinformował nas rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego, całością kosztów postępowania opiewających na łączną kwotę ponad 9 tysięcy złotych zostanie obciążony Tomasz Drejer, dyrektor zarządu druki zieleni w Suwałkach, który, jak czytamy w komunikacie, nie zamierza też skorzystać z możliwości odwołania się od wyroku sądu pracy.